Siemano wszystkim, jesteśmy Heavy Runner z Wrocławia. Dzięki za Tomka, że nas zaprosił. Bardzo fajnie, że udało się go namówić. Właściwie, że udało nam się mu nas namówić. Wiadomo, haś, dobry był. Wczoraj się pobawiliście, słyszałem, co? Jak tam tyle poszowali, że dzisiaj nie ma siły. Brawa jeszcze dla Black Planet. Już. Dla wszystkich. Taki nowy kawałek mamy. Zagramy go pierwszy raz. Wyjdzie na takim splicie z dwoma innymi zespołami z Absolve z Belgii. I ze znanym już chyba w Polsce miarę Powerplay z Ukrainy. Także tak, bo nie graliśmy nigdy wcześniej. Kawałek jest. Więc narracja mówi o sytuacji, gdzie jakiś czubek wysadza się w powietrze razem z innymi ludźmi. I ja tutaj nie wnikam tak naprawdę w jakieś kurwa tło całej tej sytuacji, jakieś kurwa
bałagan na Bliskim Wschodzie i tak dalej. Chodzi mi to bardziej o to, jak mało warte jest życie ludzkie w obliczu nienawiści, która bierze górę nad tym, co naprawdę czujemy, na czym nam zależy. Życie ludzkie, które dla mnie jest najważniejsze. Życie moje, życie mojej żony, życie mojego dziecka, życie mojego psa, życie twoje, waszych kurwa rodziców. Życie samo w sobie, jak małe ma znaczenie, właśnie gdy do takich sytuacji dochodzi. Historia lubi zataczać koło i nie chciałbym naprawdę dożyć takich czasów, a to kurwa wisi w powietrzu. Człowiek człowiekowi staje się taką kurwą, moim wilkiem, jest w stanie go zajebać. Bo przemoc to syf, a pokój jest spoko. Dobra, jebać stary z demo. Do Snake'a, mężowe plemię jest tu. We'll be right back.
Jedyna opcja to się odskmać. Jak śpiewał. Co tam jeszcze gramy? A, co? Nie, wyluzuj. Właśnie, tutaj się fajnie domagałem, kurwa. Jakiś coverów Bern chyba. Czekajcie, jointa zjara. Słuchajcie, taki jest czas teraz, że wielu z moich kolegów, bo już tak trochę się w ten hardcore bawimy, tam się dzieci rodzą i te sprawy. Brawo dla Krzyśka, bo został ojcem niedawno. Gratulacje. Także coraz szersze grono kolegów ma dzieci. Ja tam wiadomo się trochę pospieszyłem, bo ja się nie czaję. Ale córka ma już 6 lat w każdym razie. Do czego zmierzam? A żebyś wiedział. Ostatnio była taka gadka. W każdym razie, nawiązując do dzieciaków, kiedyś oglądałem, pewnie wielu z was też to widziała, taką historię na YouTubie, czy gdzieś tam, o takim kościół, który miał dziecko takie mocno niepełnosprawne. I dla którego jedną przyjemnością dla tego dzieciaka, no samo nie mogło wykonywać jakiejś aktywności fizycznej, ale gdy ojciec brał tego dzieciaka i biegał z nim, w sensie dzieciak w wózku, a ojciec biegał, to dzieciak naprawdę czuł się szczęśliwy i tak do tego doszło, że ten gość biegał z tym dzieciakiem maratony. Potem startował w ogóle jakichś kurwa triathlonach, Ironmanach. Wyobraźcie sobie, z dzieciakiem kurwa w kajaku chorym, ale to było coś, co sprawiało temu dzieciakowi radość. I wielu z nas, właściwie każdy rodzic powie, że dla swojego dziecka to zrobiłby wszystko. Ja powiem wam, że ja oglądałem to, ja wiem, że kurwa wszystkiego nie zrobił. Bo to naprawdę kopara opada. I to jest takie właśnie trzecie gadanie, że zrobił kurwa dla swojego dziecka wszystko. A tak naprawdę weź zastanów się, co ty dla tego swojego dziecka robisz. Karmisz się jakimiś śmieciami, kurwa. Jakimiś czekoladkami, kurwa, gównem. Tak, to dziecko oddycha tym, kurwa, całym smogiem. Tak naprawdę, jak ja bym ci dał jakąś radę taką, co mógłbyś zmienić w swoim najbliższym otoczeniu, w ogóle, kurwa, co ty mógłbyś zrobić dla tego dziecka i nie tylko dla niego, dla jego dzieci, dla przyszłych pokoleń. Weź, kurwa, posegreguj śmieci. Weź, kurwa, pomyśl na przykład o wegetarianizmie. Rozważ to chociaż, nie? Ja nie będę tłumaczył, czy w zależności, kurwa, między, wiecie, kurwa, zdrowym światem, kurwa, i tą dietą, bo to o to chodzi. Ale my się, kurwa, zastanów nad pewnymi rzeczami. I ty mi wtedy mówisz, że, kurwa, nie, sorry, kurwa, wiesz, to nie mam czasu, nie? Jaki, kurwa, jesteś rodzicem? I teraz zastanów się jeszcze raz, czy rzeczywiście zrobisz dla tego dziecka wszystko. W zasadzie to, kurwa, zostaje tylko takie trzecie gadanie, nie? Lecimy dalej. Okay. Dzięki.
Jeszcze raz dzięki dla wszystkich. Zagramy jeszcze jeden kawałek. No, w zasadzie to tyle. Dzięki jeszcze raz. Jakby co? Popamy merch. Dobra, ja was. Dzięki. Udany wieczór? No, git, kurwa. Dobre gadki, coraz lepsze, coraz dojrzalsze. A, teraz wywiadu, Jezu, ja coś nie znam. Chciałam powiedzieć, że to było ładne. No, Maciek zawsze, ja lubiłam na Last Days, bo on zawsze coś gadał takie od siebie, taki kurwa, o tych dzieciakach, o tych, często taki właśnie, taki przekaz, kurwa, no taki prosty, nie, ale taki życiowy. Taki Janusz, kurwa, z wąsem ci mówi o życiu codziennym. No, no ta, no. Jakiś Janusz z golfem. No Janusz z golfem, kurwa. Nie, ja już starczy. Ja...